Po raz drugi w Łodzi będzie można spotkać pojazdy miejskich spółek ze zdjęciami, tym razem detali architektonicznych miasta. Okiem rzuć na Łódź to tytuł mobilnej wystawy fotografii. To już druga PESA, która została ozdobiona zdjęciami Łodzi. Fotografie w większości zostały zrobione przez amatorów. To zdjęcie wykonano w ogrodzie przy Pałacu Poznańskiego. Byłam w ogrodzie i akurat taki detal przykuł moją uwagę, tak? Ponieważ rzadko wchodzimy od strony tutaj pałacu do ogrodu. Tak stwierdziłam, że warto by było go pokazać. Czasami wychodzimy z konkretnym pomysłem do miasta, natomiast często bywa tak, że zauważymy coś na miejscu, coś ciekawego, co wcześniej nie wpadło nam w oko. Detale architektoniczne fotografowano na klatkach schodowych, w podwórkach kamienic, dawnych zakładach i fabrykanckich willach. Chodzi nam o to, żeby te fajne zdjęcia nie tkwiły gdzieś w sieci, że można było je również oglądać na ulicach, żeby nie były gdzieś w galeriach ukryte, czy też w różnych albumach fotograficznych. Do wystawy nadesłano ponad 300 zdjęć. Głównym kryterium wyboru była wysoka jakość, niezbędna, by fotografie można było wydrukować w dużym formacie. Zdjęcia można zobaczyć m.in. na 4 pojazdach zakładu wodociągów i kanalizacji i na 1 samochodzie zbierającym odpady. Z poprzedniej edycji udało nam się pozostawić zdjęcia na samochodach, także te zdjęcia nadal istnieją. Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które może pochwalić się mobilną wystawą fotografii.